Odwiedzili mnie znajomi, więc próbuję im pokazać trochę Chiang Mai. I nie tylko tego, co jest w mieście, co można zobaczyć w mieście, ale tego także, co jest naokoło miasta. Ostatnio zabrałam ich do Doi Suthep. Doi Suthep to jest ta góra, którą widzicie za mną. Na niej jest świątynia, największa świątynia tutaj w okolicy, najbardziej znana i wszyscy turyści tam jeżdżą. Oczywiście jest ona zatłoczona, jest bardzo dużo ludzi, dlatego zwiedziliśmy ją w zasadzie praktycznie w 10 minut i pojechaliśmy dalej. I jeżeli się pojedzie za tą świątynią, to są wszystkie wioski, można zobaczyć wodospady, można zobaczyć piękne widoki, punkty widokowe. I spędziliśmy tam cały dzień, wróciliśmy wieczorem. Dzisiaj jedziemy do Mon Cham i do Mae Sa. I to są miejsca także poza Chiang Mai, gdzieś około 40 minut, może 30 minut poza Chiang Mai. I w Mae Sa można znaleźć na przykład największy wodospad w okolicy, który ma jakby 10 takich poziomów, tam się można wykąpać, no a później jeżeli się pojedzie dalej, to też czekają atrakcje typu jaskinie, różne inne restauracje z pięknymi widokami, więc spróbujemy dzisiaj zobaczyć jak najwięcej. Oczywiście jeżeli by się chciało naprawdę zobaczyć w zasadzie wszystko w tamtej okolicy, to trzeba pojechać przynajmniej na 2 dni. My mamy tylko w zasadzie 1 dzień i musimy wrócić, więc zobaczymy, ile uda nam się zobaczyć. I dzisiaj Wam też chciałam pokazać dokładnie właśnie Mae Sa i dlaczego warto tam pojechać, dlaczego warto spędzić 1 dzień poza miastem i zrezygnować z niektórych atrakcji w mieście. Jesteśmy nad wodospadem Mae Sa. Wodospad znajduje się jakieś pół godziny do 40 minut skuterem od Chiang Mai. Jeździ się najpierw przez taką dosyć ruchliwą drogę, no a później zaczyna się bardzo ładna, fajna dróżka niedaleko gór. No i pierwszym przystankiem w dolinie Mae Sa jest właśnie wodospad o tej samej nazwie. I tutaj właśnie można się kąpać w sezonie letnim. Teraz jest obecnie zima, więc jest nieco chłodno, ale jest bardzo przyjemnie, można tutaj sobie wypocząć. Są takie właśnie fajne kamienie, tu widać może za mną nawet, i można sobie na nich posiedzieć. Wodospad ma 10 pięter i można wejść na ostatnie piętro i tam też podziwiać właśnie widoki. To jest dosyć fajna wspinaczka, tak nawet bardzo, dosyć w miarę interesująca. I jeszcze warto wspomnieć, że wstęp na wodospad to 100 batów za osobę plus za skuter 20 batów za parking. Ale można zostać tutaj cały dzień i oni zamykają chyba około 17. I naprawdę jeżeli szukacie czegoś takiego, miejsca, gdzie możecie odpocząć, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna miejscówka. Za mną jest Adrian, to jest Adrian. To jest mój kolega, który przyjechał ze swoją dziewczyną właśnie w odwiedziny i dzisiaj właśnie im pokazujemy Dolinę Mae Sa. No i teraz Wam pokażę właśnie nieco widoków ładnych i jak tu można spędzić sobie czas nad wodospadem. Rzeczy, które lubię, jeżeli chodzi o ten wodospad, jest to, że tutaj temperatura jest o wiele przyjemniejsza niż w mieście. W mieście na dzień dzisiejszy jest około może 32 stopni Natomiast tutaj zaraz przy wodzie jest taka naprawdę przyjemny chłodek, około 25. Od razu czuć to, jak się wyjeżdża z Chiang Mai. A tutaj natomiast jest jeszcze chłodniej, więc naprawdę w taki gorący dzień, jeżeli macie dosyć miasta, to Mae Sa jest naprawdę opcją, którą warto rozpatrzyć i spędzić dzień poza miastem. Mon Cham jest położone niedaleko doliny Mae Sa. Można po drodze skręcić, są znaki. W drodze do Samweng skręca się w prawo i jest Mon Cham. I Mon Cham to jest wioska. Na szczycie znajdują się farmy i tutaj niedaleko, zaraz wam pokażę, są takie farmy, one się nazywają Nong Hoi Project i zostały założone przez króla, który niedawno zmarł. Wcześniej tutaj te plemiona niektóre uprawiały maki i z tych maków produkował się opium i różne inne narkotyki. No i król postanowił nauczyć ich uprawy różnych innych warzyw i owoców. I teraz właśnie uprawia się tutaj na przykład truskawki. I ci ludzie z tego żyją. Tutaj też jest pole namiotowe i jest pole namiotowe i jest restauracja. I oczywiście też bardzo ładny ogród. I tutaj przeważnie przychodzą tylko Tajowie. Jest bardzo mało, się zgrzałam, bo wysiadł nam silnik po drodze w skuterze i musiałam zejść i iść pod górę i Chris jechał. Dobra, to wam teraz pokażę zaraz właśnie ogrody naokoło. Dlaczego Tajowie tak bardzo kochają swojego króla Rama IX, który w sumie już nie żyje, jest właśnie to, że w całym kraju jest pełno takich właśnie projektów różnych i jest on uważany za takiego ojca tych ludzi, którzy są nieco biedniejsi, którym trzeba pomóc i stworzył właśnie bardzo dużo takich projektów. W niektórych muzeach nawet są listy różnych projektów, szczególnie rolniczych. I muszę patrzeć pod nogi. I jest ich mnóstwo, naprawdę jest ich bardzo dużo. Szczególnie tutaj na północy Tajlandii, gdzie wcześniej uprawiało się maki i produkcja właśnie opium czy heroiny była tak duża. No i teraz właśnie szczególnie tutaj naokoło Chiang Mai jest pełno takich rolniczych projektów. Ten w Nong Hoi jest dzisiaj zatłoczony. Jak widzicie, wcześniej jest pełno ludzi. Jednak jak się przychodzi do takich miejsc, gdzie przychodzą tylko w zasadzie Tajowie i nie ma zagranicznych turystów, to jest jakoś tak, nie wiem, jakoś tak bardziej przyjemnie i jest ciszej. Myślę, że w ogóle ludzie z zachodu się zachowują bardzo zawsze głośno, natomiast Tajowie zawsze są tacy radośni i jakoś tak nawet jak ze sobą rozmawiają głośno, to nie ma już takiego hałasu, który denerwuje. I jest, no, ja tutaj jestem już trzeci raz i dla mnie za każdym razem jest to naprawdę fajne wrażenie i bardzo lubię tu przyjeżdżać. Ta restauracja jest cudowna i samookrót nawet, no nie wiem, dla mnie na przykład robienie sobie zdjęcia w polu sałaty nie jest aż takie super, ale jest zielono, jest pięknie, są góry naokoło, jest ładna pogoda, więc czasami nawet warto tak posiedzieć i popatrzeć na widoki i pooglądać nawet, jak Tajowie się tutaj dobrze bawią ze swoimi rodzinami. I jest to na pewno super doświadczenie. Polecam. Ja, Anna Szereda. Wracamy do Chiang Mai. Zjechaliśmy z góry, zabrało nam to trochę, dlatego że skutery jak zawsze to jest jednak wyzwanie. Staliśmy sobie na stacji benzynowej, dlatego że jest to po prostu taka budka, gdzie się składa pieniądze. I może Wam pokażę za chwilę. I pompuje się samemu paliwo. I będziemy wracać, dlatego że już jest prawie 4:00. Ogólnie wyjechaliśmy o 10:00, zwiedziliśmy tylko wodospad i pojechaliśmy do Mon Cham. Zabrakło nam czasu na różne inne rzeczy, niestety, ale myślę, że była to naprawdę udana wycieczka. Więc jak jesteście w Chiang Mai, to polecam Mon Cham i Mae Sa wodospad i albo Mae Sa, Dolina Mae Sa. Więc żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa, pa.